sprawozdanie swoim. Pozwólcie Państwo, że w imieniu nas wszystkich powitam szczególnie naszą gości. Pana marszałka Rafała Rajkowskiego, członka zarządu województwa mazowieckiego, proszę o gromkie brawa. Że żaden uczestnik dzisiejszych zmagań nie pozostanie bez nagrody. Znamy serdecznie pana Marka Szymczaka, wójta gminy Sądu nad Wisłą. Znamy serdecznie pana Tadeusza Kosińskiego, dyrektora specjalnego ośrodka szkoły specjalne podziękowania, że wyznaczyłam w tym miejscu, bo właśnie, żeby mnie nie umknęło, dla dwóch osób. Dla pana Marcina Wędowskiego, dyrektora zespołu szkół ponad gimnazjalnych Sąd nad Wisłą oraz pani Anity Matę, dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego za przygodność. Wspaniała współpraca w przygotowaniu dzisiejszego dnia. Dziękujemy pięknie dla nich. Na tym dzisiejszym czasie, a dla was bezpieczeństwo ruchu drogowego. Każdy ruch bezpieczny w domu, na ulicy, w szkole, dorośli uczą, uczą nas wszystkich, aby brać kartę w bezpiecznym miejscu i na drodze, żeby uważać na przejściach, dosyć oczaski, ale najlepiej, żeby duże przestrzegały pewnych zasad, reguł. I o tych zasadach z regula, które nazywane są przepisami ruchu drogowego, będziemy dzisiaj rozmawiać. Ucząc się dzisiaj poprzez zabawę. Jestem przekonana, że będzie to bardzo inspirujące spotkanie. Mam jeszcze dzisiaj taką informację. Mamy zaprzyjaźnione osoby. Dzisiaj się czuję jak prezes potężnej firmy korporacyjnej. Bo wiecie, ile ja mam asystentek? Tam są 6 osób, które będą pomagały. Brawa dla koleżanek i kolegi z liceum. Proszę o brawa. A żeby tego było mało, to już nie jest jedna asystentka, Gosia. Gosia będzie odpowiedzialna za medialne. Takie niespodzianki. A to pierwszą niespodzianką jest PIN. Bardzo proszę, użyjmy ten PIN, bo on nas prowadzi tą tematykę i pomoże Wam przy wszystkich łatwunkach, rybuskach, przyszłych, które właśnie będą dzisiaj przez Was rozwiązywane. Także proszę o to. Może poda Wam się ze znajomych naszych rodziców, ale pamiętajmy, nie udzielamy opcji informacji o sobie i rodzinie. Nie wpuszczamy obcego domu, osoby, której nie znamy, kiedy ktoś obcy próbuje nawiązać z nami rozmowę. Mówimy, że tata nie pozwala rozmawiać z obcymi. Nigdy nie bierzemy zgody czy zabawek, pieniędzy. Nigdy nie przyjmujemy propozycji wspólnego spaceru. Jeżeli obcy będzie próbował zrobić Wam krzywdę, głośno krzyczymy. I numery alarmowe, te najważniejsze na policję. 997, Straż Pożarna, 998. Pogotowie ratunkowe 999 i numer alarmowy.
drugą stronę jest, a nas sygnalita może szukać zielone światło, to znaczy, tu się przemarkuje, mogę swobodnie przejść przez jezdnię, nie mogę chodzić już na jezdnię. Jak to się dzieje? Jak druga? Nie wolno się zatrzymać, bo jak druga to znaczy, zaraz się zmierzy, a jeśli wolno tam, to by było drugie, to nie wiem. Kiedy zaczyna przejść przez jezdnię? Przez jezdnię przechodzę w miejscu kolorowym. Na skos, na wprost, tak jak mi wygodnie. Na wprost, bo tu jeszcze tutaj są kroki. Wyjadę samochodem osobowo. Siedzę obok kierowcy i mam zapięty pas bezpieczeństwa. Siedzę za kierowcą, siedzę z przodu, z specjalnym pokojem. A co? Co musicie mieć? Podnosimy nogę, prawą nogę do góry, drugą rękę kładziemy na policzek, dłoń na policzek, łapiemy za łokieć i za nogę i przekręcamy. I taką osobę, potem musimy jej udrażnić, tak żeby nie mogło oddychać swobodnie, czyli podnosimy głowę tutaj delikatnie do góry i taka osoba, trzeba taką osobę przekręcać co pół godziny. Do przyjazdu karetki, jeżeli nie przyjedzie. W ciągu pół godziny to trzeba przekręcić w drugą stronę. To właśnie była pozycja boczna. No i teraz, że sztuczne oddychanie, na przykład sztuczne oddychanie. Na przykład... Bardzo prosimy, zareagować. Aleksandra Jagiełło. Aleksandra Jagiełło. Bardzo serdecznie chciałem podziękować zarówno stowarzyszeniu, pani prezes, wszystkim członkom stowarzyszenia Most, jak również panu wójtowi i gminie za zaangażowanie, za chęć organizacji dzisiejszej uroczystości, dzisiejszej tak naprawdę lekcji życia, bo kochani, za chwilkę macie wakacje, za chwilkę i pewnie dla nas wszystkich bezpieczeństwo dla wasze jest bardzo ważne, bo wy jesteście przyszłością tego narodu, przyszłością tej gminy, przyszłością Solca nad Wisłą, przyszłością również wszystkich Mazowsza. Ja bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj z ramienia samorządu województwa mazowieckiego wręczyć wam
zestawy, które będą tak naprawdę, mam nadzieję, chroniły Was, a Wy będziecie korzystać z tego, a rodzice przypilnują i o to bardzo proszę wszystkich Państwa, żeby wszystkie dzieci, które są użytkownikami też ruchu drogowego, najczęściej tymi pieszymi, najczęściej tymi na jednoszladzie, na rowerze, były zabezpieczone, bo to naprawdę daje dużą gwarancję, że nic złego nie wydarzy się. Słuchajcie, życzę Wam bardzo szczerze, życzę Wam takich fajnych wakacji, wesołych. Jesteście wspaniali, jesteście cudowni i serdecznie Was pozdrawiam i dziękuję, że zaprosiliście mnie dzisiaj. Ja też spróbuję bez mikrofonu. Panie Marszałku, Pani Prezes, drodzy Państwo i bohaterowie dzisiejszego Święta Drogich Dzieci. Przede wszystkim chciałbym podziękować Pani Prezes i całemu stowarzyszeniu za pomysł, za inicjatywę, za to, że ta impreza w dniu dzisiejszym wygląda tak, jak wygląda, widząc radość na twarzach dzieci, to ta impreza jest udana. Panu Marszałkowi dziękuję serdecznie za patronat i za to, że nikt nie wyjdzie stąd z gołymi rękami, prawda? Natomiast co można dodać? Każda lekcja, każdy element edukacyjny, który mówi o bezpieczeństwie, przede wszystkim bezpieczeństwie dzieci, prawda? Nigdy za dużo takich lekcji, nigdy za dużo takich akcji i naprawdę jeszcze raz chylę czoło i dziękuję za tą inicjatywę i za ten pomysł. Natomiast panu marszałkowi przy okazji nie mógłbym nie podziękować za to, że Zarząd Województwa Mazowieckiego tak dużo środków, jakie wpływa w ostatnim czasie na teren powiatu lipskiego, a dużą część tego tortu dostaje gmina Solec nad Wisłą. Ja mówię o inwestycjach w postaci drogi dojazdowej do mostu pierwszego etapu drogi dojazdowej Solec-Lipsko nowego śladu, jak również długo wyczekiwanego remontu starego śladu Solec-Lipsko za niebagatelną kwotę 1,5 miliona złotych, która w najbliższym czasie zostanie zrealizowana. Krótko mówiąc, ta lekcja plus poprawa warunków drogowych, mam nadzieję, że wpłynie w ogromnym stopniu na poprawę bezpieczeństwa. I mam nadzieję również, że przez takie lekcje jak dzisiejsze, przez taki konkurs zdarzeń drogowych, szczególnie wszystkich zdarzeń drogowych, ale zdarzeń drogowych z udziałem dzieci na naszym terenie, nie będzie tego sobie i Państwu i Wam wszystkim życzę. To teraz rozdajemy, robimy wspólne zdjęcie, tak? Wiktoria Jabłońska. Trzeba się cofnąć.